AFBM, wjazd kłusem roboczym w lewo. HXF, zmiana kierunku kłusem roboczym z kłusem pośrednim na kilkunastu krokach. AC, serpentyna kłusem roboczym o trzech zakrętach. Pomiędzy B i F wstępem pośrednim. Przekątna KB wstępem pośrednim. Pomiędzy C i H kłusem roboczym. Pomiędzy A i F galopem roboczym z lewej nogi. BEB, podwójne koło 20 metrów w lewo galopem roboczym z galopem pośrednim na kilkunastu krokach. Pomiędzy M i C kłusem roboczym. Kłus roboczy. Pomiędzy E i K wstępem pośrednim. FE, zmiana kierunku wstępem pośrednim. Pomiędzy H i C kłusem roboczym. Kłus roboczy. Pomiędzy F i A galopem roboczym z prawej nogi, a podwójne koło 20 metrów w prawo galopem roboczym z galopem pośrednim na kilkunastu krokach. Pomiędzy A i K kłusem roboczym. Kłus roboczy. Pomiędzy H i C wstępem pośrednim.
B. Stęp pośredni w prawo. Pomiędzy B i E zatrzymanie, ruszyć kłusem roboczym. E kłus roboczy w lewo. A podwójne koło 20 metrów w lewo kłusem roboczym z rzuciem z ręki na kilkunastu krokach. Pomiędzy A, F, B nabrać wodze. Pomiędzy M i C stępem pośrednim. Stęp pośredni. Pomiędzy E i K kłusem roboczym. Kłus roboczy. FXH zmiana kierunku kłusem roboczym z kłusem pośrednim na kilkunastu krokach. Przed M kłus roboczy ćwiczebny. Pomiędzy M i B stępem pośrednim. B, F, A, K, rzucie z ręki w stępie pośrednim. K, X, G na linię środkową. Pomiędzy K i X nabrać wodze. Pomiędzy X i G zatrzymanie i ukłon. Dziękuję.